Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Pozdrawiam Was serdecznie z Chin, a dzisiaj śliczna pogoda. Życie zdaje się wracać do normy, także jest godzina przed lunchem. Przedtem było 0 samochodów, teraz jest 2 samochody, także mnie się wydaje, że będzie coraz lepiej. A jak nie będzie coraz lepiej, no to nie wiem już jak może być. Media powtarzają o powracających drugiej fali wirusa i w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy to będzie druga fala, czy nie będzie drugiej fali. W każdym bądź razie zaostrzono u nas środki i zabezpieczenia i ostrożności, i maseczki i tak dalej. Rozdają już dzisiaj maseczki za darmo wszędzie. Także już nie trzeba kupować maseczek, nie trzeba się ustawiać w kolejki po maseczki. Maseczki są za darmo, co jest fajną sprawą, bo nie trzeba wydawać całego 20 centów codziennie na nową maseczkę. Dostajemy je za darmo, można dostać je w tych takich punktach, które mamy na osiedlach. Wczoraj Wam mówiłem o zabudowie i architekturze Suzhou. Przed nami właśnie te dwa budynki, które są zbudowane w kształcie żagli, to znaczy takie były zamiary tych architektów. To jest właśnie tutaj centrum bankowe i centrum też, w tym miejscu znajduje się największych 6 galerii w Suzhou, po lewej i po prawej stronie. Należą one do firmy japońskiej. Japończycy tutaj bardzo ostro inwestowali jakiś czas temu, kiedy Suzhou się rozwijało i wiele tych miejsc rozkwitło fantastycznie. Tutaj piękna promenada. To co widzicie, ten most, to nie jest most, to jest ekran. On w nocy podświetlony jest od spodu i wyświetla różnego rodzaju cudawianki na tym ekranie w postaci różnego rodzaju LCD filmików. Tak, jest duży smog i nieba widać, nieba nie widać, no to wyświetlają gwiazdy. Jak w zimie śniegu nie ma, no to śnieg pada. No i taki fajny efekt, dosyć przyjemny. To centrum tutaj zostało rozbudowane, przyjadę dookoła. Zostało rozbudowane w przeciągu 2 lat, bardzo ładnie się rozbudowało. Wsadzili tutaj od razu 3 linie metra, żeby ludzie mieli czym dojechać, wydawać pieniądze. Jest tutaj bardzo przyjemnie, są, jak widzicie, szerokie chodniki, jak i szerokie dojazdy, dużo parkingów. Po lewej stronie jest tajwańska galeria. Tajwańczycy wybudowali bardzo ładną galerię, w środku bardzo ekskluzywną. Kiedyś wejdę do środka. Jest w gruncie rzeczy na 3 piętrach, ale jest zrobiona bardzo fajnie, bo te 3 piętra, wszystkie sklepy mają sufity do sufitu. To znaczy nie mają sufitów, tylko są 3 piętra dochodzenia. Natomiast wszystko jest zrobione tak na przestrzał i bardzo fajny efekt jest w środku takiej ogromnej przestrzeni. Ludzie bardzo lubią to miejsce. Dużo Tajwańczycy powsadzali do środka sklepików z herbatą, z czekoladkami, z ciasteczkami. To taki tajwański styl. Jak ktoś był na Tajwanie, to wie, a jak nie był, to Wam powiem. Tajwańczycy uwielbiają różnego rodzaju takie drobne drobnostki, smakowitkowski, i robią i kupują, mają tych sklepików od groma, muszę przyznać. I ta ich kultura jest taka właśnie kawiarankowo, przysmakowo, smaczkowa. I tutaj właśnie wstawili parę właśnie takich, parę do środka takich oryginalnych tajwańskich sklepików, które przypominają nastrój Tajwanu. Pogoda jest tutaj, dzisiaj jest przepiękna, jest 50 AQI, to jest fantastyczne jak na warunki chińskie. Patrzyłem na Twitterze dzisiaj, to Indie również mogą się pochwalić piękną pogodą, szczególnie Delhi. Mamy biuro w Delhi, zwykle nasi pracownicy bardzo narzekali na jakość powietrza w Indiach, która przypomina jakość powietrza po jakiejś kataklizmie nuklearnym. Tam codziennie jest biało, tylko że to nie jest mgła, tylko to jest właśnie smog, i jakość powietrza się poprawiła. Na froncie maseczek widziałem, że polskie Dreamlinery wylądowały w Polsce i będą rozdawać maseczki, sprzedawać, także myślę, że chyba się skończył Wam kryzysy z maseczkami. Dzisiaj rano, przeglądając newsy, zauważyłem, że zmienił się praktycznie nastrój w mediach. Media, które wcześniej krytykowały Chiny, teraz media krytykują własne rządy, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, za nieudolność w kontrolowaniu epidemii. I to jest takie troszeczkę ciekawy odwrót sytuacji, kiedy pokazywano wszelkiego rodzaju, czy na TikToku, czy na YouTubie, jakieś straszne
filmy dziejące się w Chinach, ludzie krzyczący z balkonów i tak dalej, opisując je strasznymi, przerażającymi napisami. Teraz widzę identyczne filmy w gruncie rzeczy, no ale jakże romantycznie pokazane, no nie? A to Włosi z balkonów siebie pozdrawiają, a to wspaniały rząd hiszpański opryskuje prewencyjnie ulice. Także przekaz medialny jest bardzo zmanipulowany z tego, co widzę. Nie bronię ani jednej, ani drugiej strony, nigdy nie byłem polityczny, wszak warto teraz troszeczkę zobaczyć przez pryzmat czasu. Pamiętacie, jakie zadawaliście pytania mi na blogu, w komentarzach dotyczące tego, co się naprawdę dzieje, jak to rzeczywiście wygląda, gdzie są te trupy, gdzie są te krematoria. No są jak są, no dzisiaj rano De La Sera, nie De La Sera, co tam jest, Correa de la Sera, tak, chyba tak, to hiszpańskie podawało, że krematoria nie nadążają z kremacją zwłok. No to jak gdyby Chiny Redux, tylko już w innej formie pokazane, no bo tam jest pokazane w formie, że nie radzą sobie z tym, co wirus doprowadził, do czego wirus doprowadził i brak zabezpieczenia w Hiszpanii. No jedź pan, pip, 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 pip. Oni śpią i siedzą na WeChacie cały czas. To okolice znacie, tutaj jest filharmonia z prawej strony, z lewej strony jest wioska wenecka, no coś takiego. A tutaj mamy właśnie Expo, którym kiedyś przyjeżdżałem, pokazywałem wam. Expo jest potężne, przepotężne. Tutaj mają takie największe Expo wędkarskie, powiem wam jako ciekawostkę. W całych Chinach, rok rocznie, największe Expo wędkarskie i tak jak zapowiadałem, wkrótce zaczniemy cykl wędkarski, bo spotykam sąsiada na schodach, obydwoje chodzimy po schodach, żeby walczyć z nadmiernymi kaloriami. No i on mnie ostro zaprasza na łowienie ryb. Powiedziałem mu, że widziałem na wsi lokalsów łowiących na prąd, on powiedział, że możemy do wyboru, możemy łowić na wędkę, możemy łowić na prąd, możemy też łowić na petardy. No, mnie się to bardzo spodobało, myślę, że to będzie dosyć interesujące. Patrzcie, jeszcze raz macie te dwa wieżowce w kształcie żagli. Muszę przyznać, że to centrum jest fantastyczne, dużo pracuje tutaj białych kołnierzyków, popularne miejsce do pracy, dużo biur i dużo też takich przybytków, gdzie można fajnie zjeść, wypić, usiąść, pogadać. No nie teraz, no bo mamy tego koronawirusa. Oj, odetnij mnie? Nie, nie odetnij. Chińczycy uwielbiają odcinać skrętem w lewo, niekontrolowanym, wymuszając pierwszeństwo i to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo właśnie dużo wypadków jest na zasadzie, że ktoś przeciął, odciął i drugi samochód jest T-bound, czyli uderzony jest w próg. Bardzo niebezpieczne zjazdy są. To nie jest to regulowane. W tym roku mają zabronić za zakrętów U-turn, czyli po polsku chyba na baranka, tak to się nazywa. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo zagęszczenie samochodów jest duże na ulicach, a tego typu manewry naprawdę niczemu nie służą. Zauważyłem, że po wirusie w mieście włożyli timery między światłami, także będą namierzać, naliczać prędkość między światłami, bo czasami ludzie lubią sobie przycisnąć mocno, szczególnie bananowa młodzież. I będą karać przed nami na światłach, po drugiej stronie dzwonię troszeczkę, żeby wam pokazać, taki niebieski znaczek z kamerą, to właśnie on oznacza, że to są pomiary kontrolowane czasu. No i też widzę na tym skrzyżowaniu dołożyli dwie kamery rozpoznające twarze. To są takie czarne kule podwieszone pod tymi semaforami. Ciekawostka, są one produkcji amerykańskiej. Dostarcza je byłego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Bain Capital. Oni właśnie mają duże firmy. O, właśnie tutaj dojeżdżam, możecie sobie zobaczyć niebieski znaczek i dwie czarne kule. O, okej. I to właśnie jest produkt amerykański i oni właśnie zaopatrują większość skrzyżowań i większość kamer, które rozpoznają twarze ludzi. Bardzo, bardzo ciekawy, myślę, materiał. Dla ciekawostek, dla ciekawych, tutaj jest dealer Ferrari. Tak, normalnie przy ulicy mają go postawionego, Ferrari, Maserati. Można z ulicy wejść i kupić, ale pustki są wielkie, nikt nie kupuje. Maserati jest bardzo popularne, w Chinach nawet popularniejsze
niż Ferrari. To jest jak gdyby takie Ferrari dla biednych, ale kobiety generalnie lubią Maserati, jak zauważyliście, oczywiście w kolorze białym. Przeważa w kolorze białym i o dziwo w kolorze niebieskim, takim ciemnogranatowym, pogrzebowym. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Prawdopodobnie wygląda ładnie. Co ciekawe, z tymi Maserati, Chińczycy kupują Maserati ze względu na... Ośrodkiem sobie idzie ulicy. W środku miasta. Kupują sobie te Maserati... Pozwolimy panu przejść grzecznie. A to za mną trąbi, to nie ja, nie krytykujcie mnie. Maserati Chińczycy kupują ze względu na dźwięk silnika. Dosyć ciekawe kryterium zakupów. Myślę, że też dobre, a w gruncie rzeczy, no, kto zabroni bogatemu. Z tego, co się orientuję, to w zeszłym roku sprzedali bardzo dużą ilość samochodów, w tym roku jest zero. Koleżanka znajoma, bardzo bliska, pracuje dla Maserati, próbowała mnie namówić na Maserati z samochodu, który używa salon do demonstracji. Powiem wam, Maserati zaczynają się tutaj od około 150-200 tysięcy dolarów. No, okazja była, bo chciała sprzedać za 80 tysięcy dolarów, ale mnie na tą chwilę nie interesują tego typu samochody. O, coś ciekawego wam jeszcze pokażę. W Chinach duża jest moda też na samochody, na SUV-y, szczególnie na SUV-y na styl wojskowy. Tu stanęło koło mnie coś takiego wielkiego, widzicie, jakie ogromne, rozbudowane. A akurat w tym wypadku to jest Wrangler Sahara. Jest moda na właśnie na liftowanie tych ciężarówek wyżej, to znaczy na podnoszenie ich na kołach. Także są, stoją troszeczkę wyżej i to jest chyba jedyna, najtańsza alternatywa do Range Rovera, żeby siedzieć wysoko i prezentować sobą taką siłę i władzę na drodze, jeśli chodzi o kontrolę. Dosyć tak ciekawie to wygląda. Pewno fanowie SUV-ów i off-roaderów, teraz ślina im cieknie. Tak to wygląda, tylko że to jest chyba aftermarket, z tego, co się orientuję. Nie sprzedają takich w dealerniach, tylko trzeba sobie po prostu takiego zamówić. Prawdę mówiąc, fajnie wygląda to auto, tylko że jest nieprzyjemnie twarde do jeżdżenia. Ale to nie jest kanał o samochodach. Samochodów ostatnio nie wklejam, bo jakoś nie miałem weny, żeby znaleźć jakiegoś fajnego Chińczyka, który byłby imponujący. Poza tym, no jak widzicie, nie są tak duże, nie jest tak duży ruch. Na czerwonym świetle sobie ludzie normalnie chodzą. Także jeszcze tutaj nie ma kamer. Na pewno je włożą, te kamery, wkrótce, żeby ludzie zaczęli płacić mandaty za przechodzenie. Następna architektura, widzicie, w kształcie statku lub żagla, zależy jak to sobie to interpretuje. Tu jest centrum międzynarodowe, biznesowe, tu się rejestruje firmy. Zarejestrowanie firmy z zachodnim kapitałem w Chinach zajmuje pół godziny. Trzeba mieć paszport, trzeba mieć deklarację kapitału zakładowego, trzeba mieć miejsce zameldowania i co najważniejsze, trzeba mieć własne miejsce, gdzie firma zostanie zameldowana. Firmy wymagają meldunku. Zmieniono prawo i teraz firmy, które są otwierane w Chinach, muszą mieć własne miejsce meldunkowe. W Suzhou wprowadzili nowe prawo, wymagają wynajęcia i kontraktu lisu na 3 lata, czyli zagwarantowania i opłacenia tego lisu, wynajmu biura na 3 lata, co gwarantuje poważno, że firma, która otwiera swoje podwoje, jest poważna i myśli poważnie o robieniu biznesu w Suzhou. A dlaczego? No a dlatego, że małe firmy, obce, należące do obcokrajowców, do 100 tysięcy dolarów nie płacą VAT-u, 100 tysięcy dolarów obrotu, czyli sprzedaży rocznej, nie płacą VAT-u, co jest bardzo, bardzo korzystne, jeśli się prowadzi biznes, to jest raz. A mogą korzystać z dotacji finansowych, mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek, także myślę, że no dużo firm się kusi właśnie z tego tytułu na zakładanie swoich podwoi w miastach ze względu na preferencyjne podatkowe sytuacje. A oni to starają się teraz kontrolować, no bo najwyższy czas, żeby zacząć zarabiać, ileż można za darmo. Ciekawostką jest po prawej stronie sklep Toys R Us. Oni zbankrutowali w Stanach, nie widzę ich sklepów ostatnio. Sklepy z zabawkami. Tu o dziwo są pełne te sklepy, dużo jest zwiedzających, dużo jest kupujących. To jest sieć produkująca tylko zabawki, także bardzo fajna, bardzo interesująca. I
O, i będzie teraz reklama, jest, widzę, że reklama, ale to stara reklama, to był stary film Ruben Brandt, Collector, to był taki film zrobiony przez Węgrów, bardzo fajny, bardzo fajna kreskówka. Pozdrawiam Was mocno, mam nadzieję, że Wam humory dopisują, że przykładnie tyjecie, że staracie się dbać o siebie. Myślę, że nie ma się co przejmować, na dłuższą metę wszystko będzie ok. Jedynie czego można się obawiać, to można się obawiać kryzysu, który się zbliża, który właściwie już tutaj jest, także zastanówcie się nad pomysłem na biznes albo nad pomysłem na zmianę pracy. Jak nie myślicie o zmianie pracy, to praca myśli o zmienieniu Was, także bądźcie przygotowani w każdej chwili na tego typu sytuacje. Pozdrawiam jeszcze raz mocno rodaków na całym świecie, a przede wszystkim w Polsce. Dziękuję za oglądanie, za subskrypcje, za komentarze. Naprawdę miło jest. Bez tego na pewno byłoby mi trudniej przetrwać ten okres kwarantanny. Pozdrawiam jeszcze raz. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat.